Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Grodzisk Mazowiecki. Tutaj się dzieje z Żyrardowa, jedzie 414-062 i on ma jechać do Pruszkowa. Dobrze. I 16.143, zatwierdzamy godziny przejazdu. Dzisiaj czarny motyw. Tak, dla odmiany. Okej. Wszystkie składy z Pruszkowa opóźnione. Trzeba się zapytać. Wszystko opóźnione, aż dziwne, nie? Dziesiąt jeden czterdzieści, dwudziesta druga jedenaście. A, żartowniś. To odjechało 16.143, panie. Zapomniałem zgłosić. Okej. Dobry wieczór, Grodzisk Mazowiecki. 14.143. Czy będzie można prosić o wjazd w peron? 14.143, wjazd w peron już się podaje do Grodziska Mazowieckiego. Przyjmę, bardzo dziękuję. Że ten nie wjedzie, 91.40 od razu pojedzie w dół. Nawarowi jeszcze chwilę zajmie. 13. Na te 13.143, bo to jedzie na tej PH do nas, dobrze. Ten sobie idealnie zrobi, dobra. Pendolino pojedzie. 16, nie, 14.43, a 16.43. Pewnie jeszcze chwilkę. Temu 14.43 nie będziemy zgłaszać, że przed nim jedzie pociąg, bo on ma ETCS-a, więc doskonale sobie zdaje myślą z tego sprawę. Dziewięćdziesiąt jeden czterdzieści, wjazd do Grodziska Mazowieckiego świeci.
14-143 z Rwi do Grodziska Mazowieckiego. Słucham? 14-143? 14-143, przepuścimy Pendolino i będziemy podawać wyjazd. Przyjąłem. Mam przez otwarcie godzinę przejazdu, bo on już będzie odjeżdżał. Dziewiętnaście trzysta osiemdziesiąt pięć to jest. A. Okej. Żaden 91,40, a bo to bot już przejął, dobrze. Cię zatwierdźmy. Jeden 9,86. Z tej drogi 11. Jakby się ktoś pytał, dlaczego tak robię, żeby te zwrotnice już po tym nie traciły czasu na przestawianie. Ja teraz robię tylko tak i już. Czemu się nie zaświeciłeś? No właśnie. Czternaście, 143 odjazd. Dobrze. Trzynaście, 143 zgłoś do Grodziska Mazowieckiego. O czasie. Za chwilkę pociąg wyjedzie z peronów i będziemy podawać wjazd. Rozumiem, dziękuję. Wjazd podany. Dobrze, to sobie tu ładnie wyjedź. Dziewięć, jeden, dziewięć, osiem, osiem.
Wiadomo, że regio. Trzynaście 143 praktycznie planowo przyjechał. Dajesz, dajesz. Co nie ma? 32.045 do Korytowa. Po trójeczce. O, tu pan za tą osobówką się będzie znów. To chwilę zajmie. No i czemu ty nie dostałeś tego, panie wjazdu? Tu się dzieje. 10 razy już chyba kliknąłem. No pulpit się zawiesił? Nie, już działa. Czemu to tutaj się zmieniło? Co ma to wspólnego z tym? Nie wiem. Zatwierdźmy, że 13.143 przyjechał do nas. To 16.43 bym musiał. Dziewięćdziesiąt pięć czterdzieści, jak mnie słychać? Słyszę głośno i wyraźnie, panie mechaniku. Słyszałem, dzięki. Naście 143 stoi dalej. 5.40 do Pruszkowa, będzie przelot. Święci, dzięki. 9.40 na razie wjazd i za sekundę zapalam wyjazd. Przyjąłem. Nie trafiłem. Ten ma mieć planowo 19. No tym towarem by mógł się też trochę w miarę dynamicznie odczłapać. Bym nie chciał, żeby pociąg EJ się opóźnił. Kodowanie przeciążone. Co? Znowu, czemu kodowanie przeciążone? Nie rozumiem tego systemu, jak to działa. Cztery, jeden, cztery, zero, 62. Zatwierdźmy przejazd. Okej. Pan przyjął. Nie. A, 61.36 Korytowa. Gratulacje. Gorzej sobie pan teraz czas wybrał.
Dobrze, pan w Pruszkowie go przepuści przed towarem. W sumie mógł tu jechać. Dobra, już teraz za późno. Ten miał większe opóźnienie, mi się wydaje. Pruszkowa, potem już z Pruszkowa nic nie będzie jechało. Okej. Okay. Jego towara będzie można puścić. Szesnaście czterdzieści trzy, gdzie on jest? Pralnej wyjechał, zachodniej miał pecha i nie dotarł. Cóż. Sześćdziesiąt jeden trzydzieści sześć, zgłoś do Grodziska Mazowieckiego. 6732, zgłasza się. Panie mechaniku, poczekamy na wjazd około dwóch minutek. Czekamy na wjazd. Jaki powód? Wyjeżdża ekspres ze stacji, jak tylko zwolni się przebieg, to będziemy pana wysyłać. Dziewiętnaście trzysta osiemdziesiąt pięć przyjechał. Sześćdziesiąt jeden trzydzieści sześć, przelot przez Grodzisk Mazowiecki podany. I zwolnił do zera. To niech mu to dobrze poszło. Dziewiętnaście trzysta osiemdziesiąt pięć, zatwierdzamy odjazd. A ten po 1C 142, 033, ale tu też jest TM. On po... A, no tak, bo te są później. Jakoś dziwnie ten rozkład tu mi się rozłożył, wiecie? Czemu? Ten jest 33, a ten jest 40 i ten ma przyjechać. Też i ten w sumie będzie u mnie, no tak, on ma postój u mnie, no tak. On jedzie do Żyrardowa, to na co on ma czekać? W sumie to na nic.
Po trzecim 19387 regionalny do Żerardowa, super. 22045 idzie sobie do Korytowa. I nic przed nim do Korytowa nie będzie jechać, bo 13.45 jest dopiero 40. Co się temu dzieje, że Antoń wolno jedzie daliną? I 91988 zatwierdzamy przyjazd. 27 ma odjazd. Trzydzieści jeden czterdzieści będzie za niedługo jechał z Korytowa. Dziewięć jeden dziewięć osiem osiem zatwierdzamy godzinę odjazdu. 32.045 otrzymuje przejazd. Okej. A 61.36 się dalej tłoczy. My sobie ładnie dzisiaj dyżurujemy. Dzisiaj postaram się dla Państwa nagrać dłuższy odcinek, żeby nie było ciągle tylko takich króciaczków. Porządny dyżur. No i ten sobie od razu do Żerardowa podskoczy. Po co? Po co? A co on ma tu stać? Przecież to jest osobowy. On się tu zatrzymuje, tu się zatrzymuje, a towarowy przeleci. Nie będą wiedzieli kiedy. 91387388 jedzie z Żyrardowa. No i tak to wygląda.
Najbliższy pociąg 31:40. Jest w rodzie 29. 1:40 jest już na szlaku. Cóż. Sześćdziesiąt jeden 36 zrobiłeś do Grodziska Mazowieckiego. No, odbiorę 6136. Panie mechaniku, co tam się u pana dzieje, że pan przez stację 40 na godzinę przejechał, a teraz pan stoi równo na wyjeździe na pierwszy sygnał SBL-ki? Nie, na razie mi się TCS mnie nie puszcza, 40 mi ograniczył prędkość, próbuję go zresetować. Sześćdziesiąt jeden 36 przyjąłem. Pięć jeden 988. Pruszków 38. 31. 8. 13.4. 31.40. Do Pruszków 40 planowana na przy. Widzę, że jakoś zaczął się zwijać. 31.36. Nie, hamuje. A ten to co? Wyścigi? Trzydzieści jeden 40 zgłoście do Grodziska Mazowieckiego. Dwadzieścia jeden 40 wyjątkowo pojedziemy dzisiaj po torze numer 4 do Pruszkowa. Z racji awarii pociągu 61:36 na torze drugim. No, 31:40 bardzo dynamicznie. Bardzo. Tam raczej nie ma 250 na tym szlaku. Jestem ciekaw, jak on zrobił. Mazowiecki do 6:36. Rodzic Mazowiecki zgłasza. Przełączyłem się tryb STP i ruszamy już do składową. Przyjąłem i dziękuję za informację.
Jest to 42.033. Okej. No widzicie, drodzy Państwo, to są właśnie tutaj dylematy. Trzynaście, 45 do... A, to on planowo jedzie. 13.45 też ma jechać. No dobrze. Nie ma 120 na tym szlaku. Ten to po prostu jest rajdowiec, ten w 31-40, nie? Dobrze. Temu też dajemy wjazd. 387 jedzie planowo, a ten jedzie opóźniony. 987. Dokładnie. No 31-138. Ten jedzie też opóźniony. A, 31-40 też najprawdopodobniej przełączył się na tryb SHP. 187 przyjechał. 14-45 pod gwiazdem. Trzynaście, 45 i 14:45. Ładnie, ładnie. To jedź tam. Akurat na przestrzał. Widzicie, towar już się wykaraskał. Ten czeka do planowego odjazdu. Dziewięć, jeden, trzy, osiem, osiem, przyjechał. 2387.
I 19388. Dajemy odjazd. 91388, przepraszam. Najpiękniej. Zajedzie to 41-40 z Korytowa. Tak nie by było. Temu podam wyjazd ten z tych peronów, nie? A dobrze. Co żeś jest? Rodzic będzie wyjazdem 37-138. 21-138, wyjazd rodzica mazowieckiego się podaje. Czy? Czternaście czterdzieści pięć, przelot przez Grodzic Mazowiecki podany. Dobrze. Myślę, że tak na 23 posiedzimy w Maxie. Nie będę dłużej przedłużać tego odcinka, już i tak będzie praktycznie godzina materiału, więc tyle co byście Państwo dostali w dwóch odcinkach. Na dzisiaj będzie jako jeden materiał. To jest bot, bot. Trzecim to jest tam. Okej. Na 16:145 jedzie do Korytowa przelotem. Na nowo. No i super. Czterdzieści jeden, 40 niby wyjechał z Korytowa dopiero, no właśnie. Coś na górę? Nie, na górę nic nie musi jechać. Więc możemy mu już podać przelot. Niech ma. No co?
15987, wjeżdżę. No i z tym 19989 to będą dopiero cuda, bo jest opóźniony. Prawdopodobnie Eje pojedzie przed nim. Dziewiętnaście, dziewięć, osiem, siedem przyjechał. Jeden, 136. Okej. Okej. I okej. A demonujemy tutaj. Wszystko na zielono, a co my się będziemy? Tego akurat nie chciałem, no ale dobrze. To już, a mam. Pruszków sobie poszedł. No. 19987 odjeżdża. Okej. A, to ten mi tylko potwierdził. Myślałem, że coś przyszło niespodziewanego. Sześćdziesiąt jeden, 136. Też ma mieć przelot do Pruszkowa. Dobry wieczór, rodzic. Mam pytanie, czy udałoby się nie robić postroju technicznego? 41-136 się pyta. 41-136 świeci przelot przez Grodzisk Mazowiecki. Bardzo dziękuję za przelot i miłej pracy życzę. Dziękuję i samej zielonej 41-136. Szesnaście, 145. Okej.
nie potrzebuję, bo 61-136 to masz MPE. To jest coś zupełnie innego. 245 leci do Żyrardowa. Przeleci na pewno przed Rojem, bo Roj jest bardziej opóźniony. Nawet, więc to nie, że ja go bym chciał przetrzymać. Do tego momentu sobie jeszcze podyżurujemy, żeby to zobaczyć. Dwudziesty trzeci zero siedem ma jechać ekspres, ale no to to. Pięćdziesiąt jeden 390 przyjechał. Super. Choć przecież pisałem, albo to AI, no ale i tak pisałem. Cię nie czepiaj mnie, ty draniu. Okej. Jeden 390, wierzę w to, że odjedziesz planowo. 19:45 przelot przez Grodzic Mazowiecki podany. Sześćdziesiąt jeden 136 głoście do Grodziska Mazowieckiego. Chwilowo bez wjazdu będziemy przepuszczać pociąg wyższej kategorii. Ten, co już hamuje 3 km przed tym semaforem. No cóż. O, taki bardzo powolny ten dojazd.
nie, że ja sam tak nie robił, no ale nie aż tak ciekawo od semafora. Przecież on w ogóle skazania cię widzi, nie? Na semaforze. Tak można sobie zwolnić tam do 10, ale to jak cię widzi skazanie na semaforze. A teraz jest 200 metrów, to przyspieszył. To jest chłop dopiero, nie? 12.145 odjechał. Dobrze, ale to już poza naszą dzisiejszą służbą. Już kolejny dyżurny sobie to przejmie. No i takim sposobem regionalny nie ucierpiał u mnie, a ekspres sobie pojechał. Jeśli nie zapomniałem napisać, ja już zaraz krzyczał. Zerdzamy 61.136. Okej. Algorytowa? A, dobra, to jest stara wiadomość. Może, drodzy Państwo, ale myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.